Halo, halo, kochani, dzień dobry, Lubań, witam Was. Trzecia odsłona, czwarta część, zdaje się, trzeci mecz nasz, kochani, w Lubaniu na turnieju, kochani, który zorganizowały Łużyce dla rocznika 2005. Rozpoczynamy, kochani, nasz trzeci meczyk. Przypominam, zaczęliśmy od porażki, potem był remis, no to teraz wypadałoby wygrać. Natomiast jak to będzie, kochani, zweryfikuję 14 minut, bo tyle mniej więcej czasu, kochani, trwa mecz. 14 minut grają chłopcy systemem każdy z każdym. Natomiast przypominam, że dzisiaj jesteśmy tutaj, kochani, patrzcie, bramkarz poszedł do przodu jak Neuer. Atakujemy piątką teraz, patrzcie. No, poszedł bramkarz przewodem, zobaczcie, trener zadowolony. No i właśnie mniej więcej tak, kochani, dzisiaj podchodzimy do tego turnieju. Mamy się tutaj bawić, my, mówię o sobie, o Budku, o Norbercie, właśnie Norbercik. Uwaga. Dwa dni temu rozegraliśmy naprawdę mocno obsadzony turniej, kochani, w Świdnicy. Mocny turniej, kochani, przypominam, kończymy go na miejscu czwartym, kochani, sensacyjnym, wielkim, dobrym czwartym miejscu. My wiemy, że czwarte miejsce jest bardzo nielubiane przez sportowców. Myśmy też, kochani, nie lubieli czwartego miejsca, ale na takim turnieju, tak silnie obsadzonym, kochani, jak Silesian Cup, bralibyśmy to czwarte miejsce w ciemno. Zobaczcie, świetny rajd zawodnika numer 10, Zaręby. No, uwaga. Słuchajcie, no, jest Gutek, zobaczmy. Pięknie, przekładanką się uwolnił od jednego. A bramkarz ładnie, kochani, wyjął strzał. Kochani, taki troszkę wzrok dla trenera. Dzisiaj w sumie nieszczęśliwie przegraliśmy. Mamy zablokowaną próbę strzału. Rzut rożny. Tak jak mówię, to trzeci mecz, kochani. Chłopcy, widzę, mają wielką ochotę na wygranie któregoś z meczy na turnieju. Natomiast, tak jak mówię, turniej jest dla 2-5. My z 2-5 nie mamy tu w ogóle, kochani, chłopców w Akademii. To taki bardzo ubogi nasz rocznik. Mamy tutaj składy z 2-6. I oczywiście za zgodą organizatorów jest jeden chłopiec z nami, właśnie ten Robciu przy piłce, to jest chłopak 2-4. To w ramach takiej troszkę rekompensaty za to, że w ogóle nie mamy nikogo z 2-5, a poza tym, kochani, to są chłopcy aktywnie trenujący z trenerem Mateuszem, kochani, i chłopcy potrzebują grać. To jest ręka, bramkarz się zagalopował, bo przecież dobre 5 metrów dalej, kochani, jest pole karne. No, my się świetnie bawimy, ja w ogóle na tym turnieju jestem kompletnie z presji wyników, kochani, ściągnięty. Poza tym jestem na turniejach od 3 dni, jestem już dosyć mocno zmęczony. Kochani, w Świdnicy zagraliśmy naprawdę mocny turniej, tam było bardzo dużo emocji. Tam Gutek zrobił króla strzelców, kochani. Dzisiaj też jest taki, troszeczkę widzę, zmęczony, zresztą jadąc tutaj, tak mi dokładnie mówił. Granie do Norberta nie wyszło, na 2 razy zamarkował Gutek strzał. No, chłopaki, no, bawią się. Ja się też dzisiaj świetnie bawię, przyglądam się bez emocji temu, co chłopaki robią. Słuchajcie, no, chcieli się tu chłopaki teraz zdecydowanie zabawić z Norbertem. Gutek 2 razy zamarkował strzał, za głęboko dośrodkował i tu wyszła nam z tego taka zmarnowana w sumie sytuacja. Słuchajcie, no, jeżeli chłopcy chcą mecz jakby wygrać, to muszą pamiętać, że niewykorzystane sytuacje się zemszczą, bo taka jest piłka nożna i nie wolno nikogo absolutnie ani bagatelizować, ani lekceważyć, kochani. Natomiast uwaga, patrzcie, Robert w natarciu na bramkę. No, piła dużo szybsza od niego. Przypominam, kochani, że w tym składzie też jesteśmy po raz pierwszy na turnieju. Zresztą w Akademii prawie za każdym razem, kochani, turniej to jest inny skład, dlatego że Akademia jest w fazie tworzenia. Gutek zamyka 1-0 podanie. Zdaje się, że to Norbercik chyba wrzucił. Tak, właśnie sobie przybili piątkę. Także 1-0 otwierają meczyk. Gutek z Norbertem schodzą, wchodzi, kochani, dwóch kolegów.
Tak jak mówię, trener na tym turnieju też jest absolutnie z presji wyniku ściągnięty. Mają się wszyscy pobawić i pograć, kochani, i to w kolejnej akcji widać. Zobaczcie, uwaga, jak sobie chłopcy poradzą. No, większa część tych chłopców, których teraz widzicie tutaj na boisku poza Robertem, są w treningu trzeci miesiąc, kochani, także to w tym momencie rodowici chłopcy, kochani, rodem z akademii, można powiedzieć, wychowankowie. Natomiast znowu piłka za połową. Bramkarz zapomina, kochani, i ciągle bardzo aktywnie zmieniają się bramkarze. Bardzo aktywnie, kochani. Uwaga. No, będzie rzut wolny, kochani, z niebezpiecznego miejsca. Ma drużyna, kochani, z Zaręby szansę na wyrównanie, bo z tego miejsca można już strzelić gola. Natomiast tak jak mówię, kochani, te turnieje puszczamy dla was, no, końcówka roku mocno piłkarska u Szabelków. Dwa dni temu grał Gutek, wczoraj grał Kudelek z Nasią, dzisiaj znowu gra Gutek. Także no, no co mam wam powiedzieć, kochani, no, promujemy aktywny tryb życia. Zobaczcie, nie wykorzystali chłopcy swojej szansy. Czerwoni grają. Czerwoni grają, Bobciu. Także na razie mamy skromne jednobramkowe prowadzenie, kochani. Zaraz zobaczymy. Zdaje się, że będziemy chyba za niedługo grać mecz po meczu, kochani. Także chyba trener też oszczędza troszkę siły, bo... Bomba Roberta, kochani, bramkarz po raz drugi fajną interwencją się popisał. Super. Mamy aut dla akademii. No, bardzo niebezpieczne zagranie, kochani, takie wzdłuż linii, no ale oni muszą się uczyć, muszą robić niebezpieczne zagrania, muszą popełniać błędy, kochani, bo to z błędów tak naprawdę przychodzi największa nauka. Najwięcej zawsze wygrywamy, najwięcej zyskujemy przegrywając, kochani, jeżeli chodzi o doświadczenie, o wiedzę. Owszem, wygrane są potrzebne, bardzo budują, bardzo poczucie własnej wartości, kochani. Budują fajną atmosferę w drużynie, natomiast no, trzeba umieć i wygrywać, i przegrywać. Uwaga. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że dawno nie byłem na turnieju, na którym jestem totalnie ściągnięty z presji wyniku. Nie dość, że jestem zmęczony, kochani, naprawdę tak normalnie, po ludzku. Robię dla was kawał fajnej roboty i dla siebie też, bo bardzo kocham to robić, kochani. To nie jest praca, to jest hobby, to jest przyjemność. No, prawie Robciu poganiał. Kochani, myślę, że Robert będzie dzisiaj bardzo dużo grał na tym turnieju, dlatego że Robert, kochani, to przedstawiciel rocznika 2004. Natomiast my w akademii, kochani, nie mamy jeszcze drużyny pełnej na 2-4, dlatego zapraszamy do trenowania. Napisał ktoś do nas na Facebooku wczoraj z okolic Świętoszowa, że jest właśnie z rocznika 2-4 i że chce przyjść do nas trenować. Super. Będziecie właśnie z Robertem, z Igorem, który dzisiaj jest w Łodzi, trenować, grać razem z Gutkiem w drużynie, bo Gutek wspomaga bardzo mocno też drużynę 2-4. Natomiast myśmy jeszcze w historii akademii nie byli na turnieju dla rocznika 2004 i dlatego myślę, że Robert dzisiaj będzie długo na murawie, dlatego że to no, chcielibyśmy, żeby sobie pograł, żeby jakby poczerpał radość z tego grania turniejowego. Także Gutek natomiast, kochani, jak wiecie, dwa dni temu naprawdę nagrał się sporo, naprawdę nie schodził prawie w ogóle z murawy. Zresztą no, napracował się. Zobaczmy teraz akcję chłopców. Świetnie. Muszę mi powiedzieć, że imponuje mi sposób, w jaki trener Mateusz buduje drużynę. Daje pograć wszystkim, kochani. Jak gdyby też ściągając z siebie presję wyniku. No nie jest to czasami łatwe, kochani, dlatego że wszyscy chcą wygrywać. Każdy lubi być częścią zwycięskiej drużyny. Ale zobaczcie. Walczą.
super. Uwaga, idzie Norbercik teraz z akcją. Słuchajcie, w tym momencie na boisku mamy cały rocznik 2-6. Po stronie Akademii. Zresztą powiem wam, nie wiem czy w Zarębie też nie są troszeczkę młodsi chłopcy, dlatego taki wyrównany meczyk tutaj widzę, chłopcy toczą. Bo jednak no, muszę wam powiedzieć, że rok czasu w tej kategorii wiekowej to jest duża różnica. To jest różnica w mięśniach, w stawach, w kościach, we wszystkim kochani, w prędkości, w wydolności. Jest przejęcie, uwaga, czy coś z tego? Nie. Bramkarz wysoko na przedpolu, zobaczcie. No, takie troszkę zagranie z pograniczu faulu, bo poza polem karnym, kochani, ślizgi, to był taki już, no, w kategoriach ślizgu można było na to popatrzeć. Ślizgi na turniejach halowych są zabronione, kochani, i tak naprawdę to jest przepis nie na potrzebę pana sędziego, tylko aby chronić zawodnika, bo pamiętajcie, że na hali ślizgi to bardzo niebezpieczne zagranie. Można, kochani, zrobić krzywdę, taki no, ślizg można porównać z nakładką na normalnym boisku. Buty halowe nie chcą się tak bardzo ślizgać, kochani, można zrobić, mówię, i sobie, i komuś krzywdę, a tego nikt przecież nie chce. Wszyscy trenujemy, szanujemy rywala, przeciwnika, kochani. Oczywiście zdarzają się różne wypadki przy pracy, kochani, ale to jakby siłą rzeczy, kochani, no jest to sport kontaktowy, nie gramy w szachy, nie siedzimy przy stoliku. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich szachistów bardzo serdecznie, sam jestem szachistą, sam gram w szachy. W każdym razie no, tam jest jakby mniejsza szansa na kontuzję, na doznanie kontuzji. Aut wybity powyżej kolan. Myślę, że około 2 minut do końca meczu, jest 1-0. Mam wrażenie, że jeżeli uda nam się strzelić jeszcze jedną bramkę, to mecz będzie już rozstrzygnięty. Trudno się gra chłopcom, kochani, widzę z Zaręby przeciwko Akademii. Że to też młodziutka drużynka jest, kochani. Zresztą Zaręba nie jest dużą miejscowością, to jest, kochani, mała miejscowość. Mamy 2-0, kochani, strzelamy drugą bramkę. Myślę, że w przeciwieństwie do pierwszego meczu ten chyba będzie raczej rozstrzygnięty, kochani, dlatego że w pierwszym meczu, uwaga, patrzcie, Gutek rączką się ładnie tu odgrodził od chłopaka, ale nie zdążył przerwać akcji. Mamy rzut rożny. Jaka piła się zrobiła, chłopak tego nie przejął. Mamy kontaktową bramę, myślę. Bramkarz na przedpolu, kochani, tato szczęśliwy, słyszałem wielkie brawa. Także no. Fajnie, że na przedpolu, kochani. Myślę, że ta bramka by wprowadziła taką nerwowość w drużynie. Natomiast naprawdę, kochani, może ciężko wam w to uwierzyć, ale to jest naprawdę turniej, który ja traktuję bardzo mocno w kategoriach treningu, takiej gierki treningowej, bardziej sparingu nawet jak turnieju. No fajnie, fajnie. Coraz bardziej, kochani, jakby przechodzę na taki troszkę system grania niewynikowy, właśnie rozwojowy, i myślę, że taki ten turniej jest. W tych kategoriach na to trzeba popatrzeć. Słuchajcie, nasza drużyna jako Akademia w tym roczniku, kochani, jest absolutnie budowana. Jest to ich pierwszy turniej w takim zestawieniu, kochani. Tak jak mówiliśmy, pierwszy mecz przegrali, drugi mecz zremisowali, trzeci wygrali. Także mamy już komplet, a przed nami jeszcze 2 mecze. Do zobaczenia.